Szanowni Państwo, kiedy przed laty największy z lotu Polaków Jan Paweł II mówił, że wolność nie jest dana raz na zawsze, wydawało się, że te słowa tak szybko nie będą nas dotyczyć. Tymczasem rzeczywistość pokazuje, że ta wolność, która była taką radością Solidarności przed 32 laty, nie tylko po półtora roku została zdławiona, ale ta forma wolności, jaką mamy dziś, znowu każe nam śpiewać, tak jak było to przed momentem w Bazylice Mariackiej, Ojczyznę wolną racz nam wrócić, Panie. Każe nam śpiewać, bo my, ludzie Solidarności, swoją hymnę mamy, że nie będziemy na kolanach żyć i że nie będziemy godzić się z tym, że dziś musimy znowu walczyć o prawdę, o tożsamość, o polską tradycję, że musimy walczyć z byle jakością, że musimy walczyć także z tym, że wszyscy chcą, aby byliśmy grzeczni, poprawni, pokorni, nie domagali się prawdy o Smoleńsku, nie domagali się prawdy o najbliższej, najnowszej historii Polski, kazali wciąż wierzyć, że stan wojenny był mniejszym złem, a nawet dzisiaj słyszałem z ust słynnego reżysera Kazimierza Kutza, że Wojciech Jaruzelski to ten człowiek, który uchronił Polskę przed morzem krwi. Jak długo jeszcze będziemy musieli tego słuchać? Ale też jestem pewny, że tu, u stóp Wawelu, tego miejsca szczególnego, tego szczególnego symbolu także siły Polski, ale miejsca też spoczynku najlepszych jej synów, marszałka Piłsudskiego, świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego i jego małżonki, możemy powiedzieć z dumą, że do takiej Polski, Polski suwerennej, Polski mówiącej swoim głosem, będziemy jako Solidarność zawsze dążyć. Dlatego łączymy się dzisiaj także z tymi wszystkimi, którzy w Warszawie uczestniczą w Marszu Wolności, Solidarności i Niepodległości. Niech ten dzień 13 grudnia, okupiony tyloma ofiarami krwi, tyloma tragediami rodzin, tyloma ludźmi, którzy z Polski raz na zawsze wyjechali, nie będzie ofiarą zmarnowaną. Jesteśmy wszyscy tego winni. Dziękuję bardzo.